Podejrzani Politycy Ekstra. Zapraszają Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski. Drodzy Państwo, a teraz wyjątkowa rozmowa: Podejrzani Politycy Ekstra to będzie program o tym, co każdy z Państwa może podejrzeć 10 kwietnia, jeśli rano pojedzie na Plac Piłsudskiego i uda się w okolice pomnika tego, który wygląda, no, wygląda jak schody do. Samolotu. Moim gościem jest pan Adam Wiśniewski z opozycji ulicznej, tak można powiedzieć. A z jakiej konkretnie organizacji, panie Adamie? Ja jestem redaktorem naczelnym dziennika Wolne Media.pl. -media tak się dziennik nazywa. Drodzy Państwo, zanim zacznę pastwić się w imieniu tych, którzy atakują liczną opozycję, zobaczmy sami, co się zobaczyło, bo co, co się wydarzyło na miesięcznicy, bo w moim przekonaniu jest to wydarzenie o dużym znaczeniu. Zobaczmy. Dlaczego pan niszczy? Pre... Panie prezesie, dlaczego pan niszczy Wieniec? Dlaczego pan niszczy Wieniec? Prosto aresztować tego pana. Naszego go Oni znają na pamięć i przez, przez ciebie, złodzieju. Może chce pan prosić? Zostaw pan Polskę w spokoju. Od bezpieczeństwa, tak? Właśnie zniszczył pan swoją własność. Ojej, no tak rozgniewanego prezesa PiS-u i wicepremiera m, do spraw bezpieczeństwa tak chyba o sam nie widziałem. Ja też słyszałem wicepremierem, bym powiedział, że do spraw bezpieczeństwa, no nie, on nie jest tym człowiekiem już, prawda? Ale zaraz, ale zaraz o tym powiemy. Natomiast no, chciałem spytać y, Pani Adamie, jak to jest? Co tam tak naprawdę się dzieje z waszej strony, y, że narażacie się na ataki, że po prostu pastwicie się nad biednym człowiekiem, którego brat y, zginął jesteście wściekłymi, ohydnymi, politycznie zaangażowanymi awanturnikami, których trzeba podglądać między innymi żurawiem policyjnym, tak jak to kiedyś było, i chyba Państwo pamiętacie. Co tam się dzieje? Przede wszystkim to był dzień 10 października 2023, to była 162 miesięcznica katastrofy smoleńskiej. Już sama ta liczba mówi o sensie tego, tego, tego tworu, gdzie pan Kaczyński wykorzystując swoją pozycję polityczną, Utrudnia mieszkańcom życie, i na zgromadzeniu, które jest cykliczne, tam zgłoszone przez kogoś z ugrupowania pana prezesa, jest, są uroczystości organizowane, na które uważam każdy powinien mieć wstęp. W zmowie i porozumieniu policja z służbą ochrony państwa blokuje ten teren, policjanci. Y, um, używają nieadekwatnych środków do zagrożenia, bo tam przychodzi do, do, do 15 osób łącznie. Y, no, może z babcią Kasią, która jest bardzo poważnym zagrożeniem dla policji. Y, I przychodzi do tych 15 osób na ten plac. Znaczy, na plac nie, bo plac jest odcięty, bo wszyscy przychodzą do Ogrodu Saskiego. Ogród Saski nie jest miejscem zgromadzenia. Y, to, jest to jest ogród przyległy do placu Piłsudskiego, który jest terenem wojskowym. No, menomen. I e, jak trwa e, te uroczystości, mniej więcej koło 8.45 wychodzi pan prezes z kościoła. Potem jest e, przemarsz pana prezesa z kościoła do pomnika Lecha Kaczyńskiego. Tam składają kwiaty. Potem przechodzą do tych słynnych schodów i też składają kwiaty. E, potem schodzą tego, po pewnym czasie schodzą z tego placu, i od jakiegoś tam czasu w, w, policja otwiera ten teren jak, tuż po zejściu. Jak prezes wyjedzie z placu, to. To oni zaraz otwierają kiedyś y, trzeba było czekać do godziny 12. Ten teren był zamknięty do 12. Teraz otwierają szybciej. No i potem y, grupa y, opozycji ulicznej, tam jest Stowarzyszenie Lotna Brygada Opozycji oraz y, Zbyszek Komosa, jeżeli chodzi o organizację, to y, ta grupa, te, te osoby idą składać wieniec. Zbyszek Komosa składa y, 10 y, każdego miesiąca wieniec pod tymi schodami. Mogę tu zacytować, żeby dla wszystkich tak. była jasność, że to jest na wieńcu jest tabliczka, która jest wsadzona w ramkę ze, z szybką i to jest napisane na jej pamięci 95 ofiar Lecha Kaczyńskiego, który ignorując wszelkie procedury nakazał pilotom lądować w skrajnie trudnych warunkach. I tu jest, spoczywajcie w pokoju. No i tam podpisane, kto to, kto to napisał, tak? I to jest na tej tabliczce. I do tej pory działając w zmowie i w porozumieniu policja z wojskiem zabierali ten wieniec. I to były czynności, wyrywali, znaczy oni, to był kradzież rozbójnicza, dlatego że często zabierali, jak jeszcze Zbyszek miał go w ręku, trzymał go. No, i to było wyrywanie tego wieńca, i przez te tyle razy, co oni ten wieńc zabrali, przegrali wszystkie sprawy, wieńce musieli oddać. Przez żadnych z tych spraw nie została zniszczona żadna tabliczka. Ta, ta tabliczka zawsze była cała. No, i tego dnia, ponieważ może to mieć związek, może nie, z tymi dymisjami wyższych, wysokich rangą oficerów, tutaj tylko przypuszczam, prezes wziął sprawę w swoje ręce. Tak? Pokazał wszystkim że, bo ja już schodziłem stamtąd, bo już tam było po wszystkich działaniach i ja wracałem do domu z y, Rafałem, y, który jest, ma y, y, telewizję Tu Obywatele. Y, wracaliśmy do domu i przechodziliśmy jeszcze, tam był t, pan Maciej Bajkowski i y, zobaczyliśmy to, podeszliśmy do niego i tam sobie rozmawialiśmy. W pewnym momencie na plac wjechały y, dosyć szybkim tempem dwie limuzyny czarne, dwie Skody, no i z jednej wysiadł pan Kaczyński razem z swoimi ochraniarzami. Nie, to nie był żadna służba ochrony państwa, to są jego ci prywatni, co z nim jeżdżą. I, na, i, po, i szedł do pomnika. No, ja tylko włączyłem nagrywanie, bo nie wiedziałem. Co się wydarzy, dopóki nie zobaczyłem, że on przeczytał tą tabliczkę dokładnie, bo stał nad tym, przeczytał tą tabliczkę, złapał y, bodajże prawą ręką, y, lewą nogę tego wieńca, obrócił go do góry nogami i zaczął szarpać się z tym wieńcem. No i wtedy ja zacząłem mówić, że jest przestępcą. Y, zgłaszałem to policjantowi. Tam był policjant czterogwiazdkowy, ja w tej chwili nie powiem, jaki to jest stopień. To komisarz prawdopodobnie, ale na pamięć nie znam stopni. Zgłaszałem to policjantowi, który tam był na tym placu, że jest y, przestępstwo popełniane, czy wykroczenie. Jest to zniszczenie mienia. E, nie, pan prezes nie był, własny, pan Kaczyński nie, nie był właścicielem tego. E, dodam, że to tak jak potem usłyszałem, to było też i zbezczeszczenie, no bo to jednak ktoś chciał e, upamiętnić w ten sposób i, i, i tyle. No to tak jakby komuś wziął na grobie, ukradł świeczki, zniszczył wieńce, czy... Wręcz zniszczył płytę grobu czyjegoś. To tak się pan prezes zachował. Yy, mimo tego, że krzyczałem, żeby tego nie robił, i nazwałem go jak nazwałem, bo uważam, że jest w tym momencie przestępcą. Chyba tak? Złodziejem też był? Złodziejem. <złodziejem. Ja nawet nazywam prezesa arty, złodziejem, wiadomo dlaczego. I yy, yy, po tym, co zrobił, uważam, że policja powinna go wylegitymować, tak jak robi to w przypadku moim. Ja nic nie robię mnie legitymują. Wylegitymować, uruchomić sprawę i pan prezes powinien odpowiadać jak zwykły obywatel po tym, co zrobił. No, bo to, to mam wrażenie teraz, że on może kogoś pobić i policja nic z tym nie zrobi. Będą patrzyli, jak bije, będą mówili spokojnie, bo do mnie policjant dowodzący tamtą akcją, bo ten policjant jest dowodzący tą akcją, mówił, żebym się uspokoił. No ja byłem spokojny, tylko mi chodziło, że policja widząc, co się dzieje, podjęła czynności. No dobrze, ale Pani Adamie, to jest jednak tak, że oskarżacie mm, o... Od... Przyczynienie się do śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który również poniósł śmierć w katastrofie smoleńskiej, o czym po latach nawet przyznaje Antoni Macierewicz na swoim Twitterze, że to katastrofa, a nie zamach. No, to jest taka prowokacja z waszej strony. Ech, no, to nie jest prowokacja, bo organizator. Nie się udowodnić, bo Sławomir Męcen panu konkretnie to chce z liścia e, przywalić. Znaczy, zapowiedział, że gdyby chodziło o jego brata, to on. By panu z liścia y... no. przyłożył, tak. Znaczy, pan Sławomir Mencen jest panem Sławomirem Mencenem i ja się do tego nie będę odnosił, bo on nim zostanie do końca życia. Yy, I to już jest nie, nie naprawialne w żaden sposób. A yy, może sobie cytaty z filmów jakieś się opowiadać, bo on to wspaniale robi. Powiem tak, organizatorem tego lotu i osobą, która zapraszała wszystkich gości na ten lot był pan prezydent Kaczyński, Lech Kaczyński. Osobą w pełni decyzyjną na pokładzie tego samolotu były był wszystkie osoby w pełni decyzyjne, żeby podjąć decyzję o niestartowaniu w ogóle z Polski. Nie było żadnych Panie warunków. Adamie, Panie Adamie, ja przepraszam, że wchodzę w słowo, mhm. ale to też jakby mieliśmy tę dyskusję wiele razy, ale mieliśmy to, to co. Dlatego ja mówię, że sprawcą jest pan Jarosław Kaczyński, który według mnie kazał bratu lądować. My tego nie wiemy, nie mam dowodu na to, ale wszystko wskazuje, że zarządzał bratem z tylnej kanapy pan Jarosław Kaczyński. To, to Jest tego, przykładów, no, ja nie chcę w to wchodzić. To jest Adamie. moje przekonanie, no. Jest mi hmm. trudno, to jest pana przekonanie. Ale co... tu chcę odpowiedzieć na pytanie, bo tak. jest pytanie, czy ja sobie żartów z tej katastrofy nie robię w żaden sposób. To była katastrofa, zginęło wiele ludzi, których też lubiłem, także to nie można tak powiedzieć, że ja bym sobie żarty z tego robił. Niestety pan prezes to zbezczęścił. No i nie tylko w ten sposób, bo przecież też otwierał groby, były różne inne rzeczy robione, które i, i, i polityczne używanie tej katastrofy, którą całe Prawo i Sprawiedliwość cały czas wykorzystuje, jest dowodem na to, że to są źli ludzie, tak? I, i to, co wczoraj widziałem pana prezesa, jego oczy, naprawdę, to, był, to jest zły człowiek. Jemu źle z oczu patrzyło, no. On chciał mnie uderzyć, ewidentnie. Jak pan Męcen? No pan tak może myśleć, ja, na pewno będą jego zwolennicy mieli do pana pretensje, ale ja chciałem żeby to wybrzmiało. Czy to jest tak, że został złamany pewien jednak rytuał, który prezes miał wcześniej i że on się pojawił, no nie już, nie z Sopem, tylko z tymi swoimi komandosami, którzy tak go... grom gro gro tak. Tak, ale to, to jest takie ekstraordynaryjne, rozumiem. No po pierwsze to, że zniszczył sam, no to oczywiście jest znamienne, ale to też jest dla mnie dość no... Ja nie wiem, co się tej... wydarzyło, dlaczego prezes wrócił na miejsce. Tak. Nigdy nie wracał, nigdy nie wracał. On wracał do domu, czy gdzieś, nie mam pojęcia, gdzie on wracał. Ja nigdy nie śledziłem pana prezesa. To było pierwszy raz taka sytuacja. Ja tam się nie spodziewałem pana prezesa, bo ja gdybym wiedział, że przyjdzie tam pan prezes i będę w tej bliskości, to ja bym nie nagrywał, tylko włączył transmisję, żeby ludzie od razu widzieli pana prezesa. Ja bym to zrobił od razu. A ja, ja nagrywałem, bo to była szybsza reakcja z mojej strony i mogłem od razu podejść do sprawy. Transmitował Rafał Stu obywatele Także u niego było to na żywo. Czyli to nie miało być generalnie w momencie, kiedy wy tam jesteście, bo wiadomo, że wy tam jesteście. Ja od siebie, drodzy Państwo, mhm. chcę powiedzieć, że kiedy była miesięcznica po strajkach kobiet, to specjalnie, żeby chronić prezesa, kilkuset policjantów zostało wezwanych do ochrony i czekali na pana szczurka. To dokładnie tak usłyszałem mhm. inny, pan, który też często tam się pojawiał, więc to nie jest tak, że, że to jest nieznana sytuacja. Rytuał się powtarzał został złamany z jakichś powodów, a ja chciałem też spytać, no, moja dziewczyna powiedziała, że... No, to jest dziwne w ogóle, że pozwolono tak złożyć Wam wieniec. Rozumiem, że, że czy on dłużej tam leżał, ten wieniec? Nie, nie, nie. nie. Ten, ten, ten... Jeżeli chodzi o wieniec, wieniec, nie mogą ani wojsko, bo wojsko swego czasu dłużej pilnowało, ani policja nie może zabronić złożyć wieńca. Ten wieniec jest legalnie składany. I oni zabierano wcześniej, tak? Zabierano, ale to po, pe, po pewnym czasie, później po dłuższym czasie, że jak e, wojsko, e, wtedy był bodajże generał Głąb e, e, szefem garnizonu i on podejmował te decyzje, to jak wojsko zabierało ten wieniec, e, to to było, e, często była od razu decyzja o zabraniu i tam żołnierze stali. Potem policja stała, potem jeżeli jak media pokazały to wszystko, generał Głąb został gdzieś tam przeniesiony. To ta sprawa się zmieniła. Było na tej zasadzie, że wieniec był składany, policja sobie czekała na uboczu, aż wszyscy pójdą, i wtedy wojsko, bo wojsko zabierało ten wieniec. Zawsze przychodziło dwóch mundurowych z wojska i oni ten wieniec zabierali. Ja to niejednokrotnie pokazałem, bo oni dosyć szybko szli z tym wieńcem. Ale te... w ogóle musimy powiedzieć, drodzy Państwo, jeśli chcecie sprawdzić prawdomówność naszego gościa, którą ja wcześniej sprawdziłem, no. jeśli chodzi o fakty, to Okopresy w zasadzie regularnie ma serial z tego, ponieważ to jest serial quasi groteskowy, ponieważ pokazuje, no, jakie tam harce wyczynia policja, żeby tylko te, żeby przegonić aktywistów robiących różne happeningi tam, ale jeśli chodzi o wieniec konsekwentnie go składających. Tego jest masę, bardzo tutaj polecam, łatwo to zobaczyć, natomiast powiedzmy sobie szczerze, bo jest to wyjątkowe zdarzenie z kilku powodów. Zacznijmy od tego wicepremiera do spraw bezpieczeństwa. Widzę, że pan posługuje się takim żargonem prawniczym, czyli i że e, policjanci działają tam w zmowie, nie, może nie w zmowie, ale w porozumieniu zorganizowani mm. i tak dalej. E, I teraz wychodzi prezes Jarosław Kaczyński, co do którego wiemy, że już dawno nie można go nazywać szeregowym posłem, bo już wziął w jakiś sposób sobie odpowiedzialność, ale y, no, y, ja nie znam uprawnień, które miałby prezes z mocy prawa, żeby mówić policjantom jego tam jego tam jego legitymujcie. Ja nie, nie, nie ma uprawnień żadnych takich, ale do, to jest to jest naczelnik. tak on to jest ktoś, kto zarządzał prezydentem, to jest i, i, i bratem prezydentem i obecnym prezydentem. To jest ktoś, który nie musi mieć tego na piśmie, że jest to osoba, która rządzi I to widać, bo ewidentnie widać, że pan minister... Yy, yy, Pan Wąsik i y, Kamiński, to są, y, to ja pamiętam sytuację, gdzie... Kiedyś pan Kamiński został ochrzaniony przez prezesa właśnie na miesięcznicy za to, że było za głośno. Po tym zdarzeniu policja zaczęła ustawiać radiowozy, które zasłaniały no, te, tych protestujących. Po tym zdarzeniu policja ma specjalny głośnik i nawet ktoś to nakręcił kiedyś, bo ja widziałem ten film, jak policjant do mikrofonu robi szum sztuczny, żeby zagłuszyć tych, co mówią. Oczywiście nie są w stanie zagłuszyć, bo ja mam wrażenie, że ci co dowodzą, Policją to fizyka z piątej klasy szkoły podstawowej dla nich jest y, czymś bardzo trudnym, i rozchodzenie się fal dźwiękowych, które tam były opisywane, nie są w stanie tego ogarnąć, więc y, wystarczą zwykłe tuby, nawet takie y, tuby papierowe, które y, też wystarczają, żeby, żeby było słychać przy pomniku Lecha Kaczyńskiego to, co ludzie krzyczą. I oni nie są w stanie tego zagłuszyć w żaden sposób, więc od, od 160 162 miesięcznica. Tak? Oczywiście na Placu Piłsudskiego nie, nie było aż tyle, ale, ale to, co się dzieje na Placu Piłsudskiego jest yy, dowodem. Tam, tam jest ten sam scenariusz zawsze. Masa policjantów, no może teraz trochę mniej jest. Czym bliżej wyborów, tym mniej policjantów. E, są psy, które przeszukują bagaże. E, na podstawie tego, że no to, mamy. Ja wejdę w słowo, bo to trochę no, no. jest odpowiedź na moje pytanie, a chcę, żeby ono wybrzmiało. Jak to jest, że po tych wszystkich miesięcznicach, po tych wszystkich protestach, po tych wszystkich zabiegach opozycji, kiedy. Wielu obywateli miało takie wrażenie, że to wszystko spływa po prezesie, po Kamińskim. Oni generalnie, wy możecie sobie protestować, a oni wiedzą swoje, mają władzę, policję, nie wiadomo jakie prerogatywy, czasami takie prerogatywy, które sobie sami rozszerzają, jak pokazuje nam ten film. I teraz nagle, na parę dni przed wyborami, widzimy, to, co można było wnioskować, na przykład po śledzeniu przez policjantów wielu ludzi z opozycji. Mnie też, mnie też. Pana też, y, że nagle, że to jest dla nich olbrzymi problem i że to jednak wasza działalność, no, jakby na to nie patrzeć, no, trafia do tych ludzi i budzi gniew, lęk i może jeszcze jakieś inne uczucia. Czy to jest dla pana zaskoczenie? Nie jest zaskoczenie. Ja mam wrażenie dwie, dwie drogi. Pierwsza to to, że albo coś jest nie tak z tym człowiekiem zdrowotnie i jest na jakichś lekach. To może być też. A no druga tak, no, rzecz. Nie no, my, no kiedyś mówił o tym, ale to takie sugestie są takie trochę. No to to jest sugestia. Ja mówię, mo, dlatego mówię może. A bardziej y, mam nadzieję, że to jest to, że czuje pan prezes, że, że to się kończy. Że u niego to się kończy, no to jest y, sprawa czysta. Od jakiegoś czasu można kupić połowę bliźniaka, w którym mieszka prezes. Od, y, od ja tam dzwoniłem, to kosztuje 2,7 miliona, to już nie sprzedaje prezes, to już ktoś sprzedaje. Także to, to są takie sygnały, które moim zdaniem można oceniać, że wiedzą, że to się kończy. Moim zdaniem społeczeństwo chyba widzi, co się zdarzyło przez dwie kadencje i mam nadzieję, że całe nasze społeczeństwo rozumie, że nie chcemy trzeciej kadencji, że będziemy teraz to dwie albo trzy kadencje naprawiać to, co się wydarzyło. I ja mam wrażenie, że prezes już wie o tym i... To jest jego bezradność. On, on już nie miał innej mocy. On przejeżdżał, zobaczył ten wieniec i powiedział: Zatrzymamy się tutaj, teraz, ja zrobię tu porządek. I wyszedł z ram, jak to niektórzy mówią. Wyszedł z ram, no, zniszczył ramkę tego, tego, tego wieńca, tak? Wyszedł z ram. Wieniec, w sensie takiego zachowania jego, to on ten wieniec potem, on tą ramkę zniszczył i postawił ten wieniec, poprawił wstążki. Ale jest to czyn dewastacji, tak? Jest to czyn chul wybryk chuligański, nazwijmy to tak, nawet to, co on zrobi. Bo gdybym ja wziął, urwał wstęgę z jego wieńca, to, to przypuszczam, że tam byłby wzięty na glebę, yy, skuty kajdankami, wsadzony do pierwszej tu suki, która tam stała. No, nazwijmy tak radiowóz. No, no dobrze, panie Adamie, no to, to to, co pan powiedział, to jest taki bardzo, myślę, plastyczny obraz dla wszystkich. Czy pan uważa, że. To jest trochę tak, że prezes stoi ponad prawem i jest pan z tych wolnych mediów. Wolne tak? kreska media, .pl, Tak, to jest dziennik, tak. tak. Wolne kreska media jest, jest sporo takich ludzi w internecie, którzy pokazują to, czego jednak mainstreamowe kamery nie ujmują. Nie dlatego, żeby nie ścigały, no ale Wy też jesteście w innych miejscach i tak dalej, i tak dalej. No swego czasu duże poruszenie wywołało to, że podczas pandemii, no też na tych miesięcznicach nikt nie, nie trzymał się dystansów i tak dalej. To ja miałem, oczywiście, ja miałem przecież po tej pandemii e, sanepit. Policja do mnie przyszła, sanepit mi z konta zabrał 12,5 tysiąca. Policjanci nie, uzna, nie uznali, że robiąc transmisję na nagrani bo uznali, że nie zachowałem odległości, a wtedy wykonując moje czynności służbowe jako dziennikarz, mamy prawo prasowe, yy, realizowałem materiał, zachowałem wszystkie zasady, które wtedy zgodnie z prawem obowiązywały, a Sannepid, mimo wszystko, yy, w ramach represji, zajął mi konto na 12,5 tysiąca. Sprawę wygrałem, sprawa się zakończyła zwrotem pieniędzy, nie wszystkich jeszcze, ale to, to jest nieistotne. I yy, to tak wyglądało. Yy, Pokaz, po, pokaz władzy w ten sposób, przez represję na ludziach, jest cały czas realizowany. Część ludzi na to nie patrzy. No, właśnie wczoraj, wczoraj miałem okazję, to co widzieliśmy wczoraj, to jeszcze powiem. E, policja była zaskoczona. Policja nie była przygotowana na to, że nagle pan prezes wjedzie na plac, nagle wysądzie z samochodu. I nagle podejdzie niszczyć Wieniec. Oni byli nieprzygotowani, bo gdyby oni byli przygotowani, to by było, to by z Piaseczna, oni by śmigłowce te Black Hawki z Mielca poderwali, żeby wiedzieli, że nie było na, na Sofitelu i na Metropolitanie zawsze jest, dwa zespoły są strzelców wyborowych na tych miesięcznicach, bo już niejednokrotnie ktoś pokazał nawet zdjęcie, jaki karabin tam wystawiają. Teraz nie było tego, teraz nikogo nie było na dachach, Policjanci nie wiedzieli, sam policjant pokazywał, że nie wie. Pan prezes się pchał na policjanta wręcz prawie go pchał na mnie. Sza y łapał go za ramię. No przecież jak ja bym policjanta złapał, to przy od razu wiadomo. Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza. I idę siedzieć. No. Ale, panie Adamie, a co się stało później? Pan jednak nie został rzucony na glebę i wrzucony do Berezy Kartuskiej? Jeszcze nie. Ale, ale policjanci pana przesunęli, prezes, rozumiem, odjechał. Oczywiście policjanci wykonali polecenie polityczne pana prezesa, bo to jest. Policja wykonuje teraz polecenia polityczne, ja się nie boję tego mówić, bo mi właśnie. Mi to wolno, w moim, mój dziennik to wolne media, oznacza, że mi wolno to powiedzieć. Policja wykonuje zadania polityczne i policja zgodnie z poleceniem politycznym pana prezesa wylegitymowała mnie. Nawet powiem, że nie, 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 muszę, nie muszą tego robić, bo mój PESEL to na pamięć znają i, i ja powiem, byłem kiedyś w Mińsku Mazowieckim na, jak pan prezydent Duda sobie tam biegał na jakimś tam wydarzeniu i pan policjant z Mińska, który z Mińska jest, pytał się, panie Adamie, czy pan był legitymowany, no. Także o, oni nie musieli mnie legitymować, są w nie, nie w jed... Ale może oni nie chcieli prezesowi, znaczy jeżeli prezes kazał, to może pan trafił do takiego najgorszego dzienniczka, jakiejś czarnej listy prezes Jarosława Kaczyńskiego, ja wcale sobie nie kpię bo prezes jest to osobą... Ja liczba. jestem na tej liście już dawno, dlatego, że ja walczyłem o to, żeby pan prezes miał skrzynkę na listy, której nie posiadał. E, niejednokrotnie byłem pod domem pana prezesa i robiłem relacje stamtąd. Pokazywałem, że właśnie nie miał skrzynki. Nadal nie ma, bo w tym drugim budynku nadal jest zła skrzynka na listy, ale komendant z Rydgiera nie widzi tego. On patrzy zawsze do tyłu, więc on tego nie widzi, no. A to jest karalne wręcz, tam jest 10 tysięcy kary za brak skrzynki na listy. No ale w końcu założyli mu skrzynkę na listy. To potem policja robiła zmianę warty przez skrzynkę na listy. Tam nie można było nic wrzucić do tej skrzynki. No, Także... no bo masę takich masy Masę. Ja, ja nawet pod domem pana prezesa kiedyś spotkałem, nawet kiedyś z jego kotem rozmawiałem, bo, bo kot do nas pod płot przyszedł i, i kręcił się do nas. Tutaj tam jest taki materiał u mnie. Yy, także i, i ten pan prezes wychodził. Ja mu nawet gratulowałem człowieka roku wtedy. Także pan prezes mnie z widzenia ja nie zna. Nie żartuję, a to jest jednak bardzo poważna rzecz i chciałem też, żebyśmy nie obracali wszystkiego w żart, bo mm -hmm. z. Y Wy mówicie, znaczy, wy, znaczy opozycja uliczna Uliczno, nie robi happeningów, ponosi realne, ci ludzie, którzy występują przeciwko polityce prezesa, ponoszą realne konsekwencje. I to pan mówi, zabrali mi 12,5 tysiąca. No jakby pan miał 13 tysięcy i czekał na przelew za dwa miesiące, to by pan po prostu musiał brać w szybkich tych, jakieś szybkie pożyczki i tak dalej, i tak dalej. To wszystko są jednak jakieś represje, i trzeba. Je przetrwać. Ja, ja to znam, więc mhm. o tym mówię, ale chcę, żebyśmy sobie powiedzieli to, co, co widzieliśmy. Jeżeli prezes w obliczu kamer robi to, co robi, to nie macie takiego wrażenia, że po tych wszystkich waszych happeningach, kiedy ludzie mogli mówić, a po co oni robią te cyrki, przecież to jest bez sensu, przecież to jest kpina, y, przecież to nic nie da, oni mają to w nosie. Czy wy macie takie poczucie, że jednak na koniec dnia udało wam się osiągnąć i pokazać coś przeciwko czemu realnie protestowaliście? W zasadzie uważam to za y, niebywałe szczęście, że znalazłem się w tym miejscu i w czasie i mogłem pokazać właśnie y, całą prawdę o tym człowieku. Ja pokazałem niezrównoważenie tego człowieka, problem jaki on ma ze sobą i podejmowanie fatalnych decyzji nawet w ramach samego siebie, bo człowiek, który ma taką moc, on idzie sam to realizować, to już świadczy o nim, coś jest źle. Bo człowiek, który może, może wszystko w Polsce, tak? Może mógłby nawet tych dwóch dozorców z tej, z tej, z tej Grom Grob wysłać po ten wieniec, żeby mu do samochodu wnieśli. I policja nic by nie zrobiła, a on sam wychodzi i sam robi taką szopkę, coś jest na rzeczy. No. Coś jest na rzeczy. Ja nie jestem lekarzem, psychiatrą, żeby to stwierdzić, ale mówię jako obywatel, który obserwuję. Tak, ja... Nie mogą przez, bez do głębokich badań wystawiać takich analiz, ale jeszcze mm. no, właśnie chciałem pan z panem się to, też podzielić, mówiłem to, ale może pan tego nie słyszał, że ja kiedyś robiłem wywiad jeszcze przed wygranymi pierwszymi wyborami z prezesem i mu powiedziałem, że no cóż, jak pan udzieli nam wywiadu, to może to będzie takie szczęście i wygracie wybory, bo, bo kiedy ostatnio z panem rozmawiałem w 2005 to wygraliście i prezes wcale się nie roześmiał, prezes, który wtedy był rezolutny, ale jednak no, zawsze już potem był poważny. Miał straszny smutek w oczach i powiedział, że gdyby myś, gdybyśmy wtedy nie wygrali, to może mój brat by żył. Ja od tego, od tego czasu zaczynam się zastanawiać, czy on nie ma takiego poczucia winy jednak, takiego poczucia, w które wy cel, mogliście wcelować, czy ci, którzy zawsze wieniec składają, i dlatego chciałem pana spytać. Czy pan nie, nie uważa, że my powinniśmy jednak uszanować, że prezes po prostu jest w żałobie, przeżył wielką tragedię i, i to po prostu są takie elementy tego. Ja panu które... powiem, że ja to szanuję. Żałobę prezesa, tylko od miejsca, gdzie powinien składać kwiaty, jest pomnik na powązkach. Jest grób na Wawelu, że Na Wawel jeździ by też tam składać kwiaty. Nie, ja odnoszę wrażenie inne, że pan prezes za śmierć brata mści się na Polsce. Na wszystkich nas. My ponosimy tego konsekwencje śmierci jego brata. I e, uważam, że tak nie może być. To, to nie jest ta droga. E, tam zginął nie tylko jego brat, wiele innych ludzi zginęło i to jest straszna tragedia, która się wydarzyła. A to, że pan prezes sobie ugrał drugą kadencję na tym i jedzie cały czas na tym i próbuje jeszcze teraz trzecią. Jest dowodem na to, że tak nie powinno być. Ja w pełni jestem, że wydarzyła mu się straszna rodzinna tragedia. Straszna. Stracił brata, bliźniaka. To jest naprawdę straszna rzecz. Ale nie może. On na nas na Polakach, i, i to, że skłócił w, w ramach zemsty na Polsce skłócił naród. Polacy są teraz pokłóceni. W rodzinach nie mogą normalnie świąt spędzić. Wiem, po, po, po swojej rodzinie i wielu innych. To nie jest tak, że, że jest inaczej. To nie można mówić, że on robi dobrze, nie można śmierć jego brata jest straszna, powinien ma grób, gdzie jest pochowany brat. Niekoniecznie się zgadzam z tym, że Wawel to jest to miejsce, ale to już jest, to nie jest moja sprawa. Pomnik jest na powązkach. A to, co się stało na Placu Piłsudskiego i to, co teraz jest odbudowywane na tym Placu Piłsudskiego, bo mówią o, o tym, że to jest tam pałac, tam jakiś, tam już nie pamiętam tej nazwy, teraz ja to nazywam, że to będzie prawdopodobnie mauzoleum Jarosława Kaczyńskiego. Yy, i, I to się to dzieje. My, my za to nie możemy płacić, my nie możemy ponosić za to odpowiedzialności, naród nie może za to ponosić odpowiedzialności. Co się wydarzyło? No mówię, że nie mam dowodu na to, że on kazał lądować bratu, ale wszystko na to wskazuje. Wszystko na to wskazuje. No cóż, wybory już za chwilę. Za chwilę. Adam. Miejmy nadzieję, że już po tych wyborach się spotkamy w wolnej Polsce. Ja to tak nazywam. No. Wszystko w głosach, wszystko w rękach i głosach wyborców. Drodzy Państwo, pójdźcie do wyborów. Moim Też gościem zachęcam. Adam Wiśniewski. Bardzo dziękuję. 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 Podejrzani politycy. Ekstra. Zapraszają Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski.